Nie wierzę w to. Ja skazana za morderstwo. No troszeczkę się różnią, dlatego że jesteśmy testowani, my aktorzy co drugi dzień, mamy robione testy, jest obowiązek chodzenia w maskach cały czas, no, dobrze, że nie gramy w maskach, więc jest szansa na to, że widać te emocje jakoś, ale na pewno jest inaczej, a z drugiej strony też byliśmy bardzo stęsknieni, żeby dalej normalnie pracować i wrócić do takiego normalnego świata. Nie wiem, czy daje możliwość oderwania się od rzeczywistości. Na pewno pokazuje jakiś inny świat, świat, którego podejrzewam, że duża część ludzi nie zna. Świat, który pokazuje, jak człowiek z jednego świata nagle znajduje się w zupełnie innym, tam gdzie panują zupełnie inne prawa, zupełnie inne warunki. To więźniarki właśnie wychodzą, osadzone. Więc nie wiem, czy to jest odskocznia, bo z reguły jak odskocznia, to myślimy, że to jest coś, przy czym możemy odpocząć, co nas, że to jest jakiś rodzaj rozrywki, co nas zrelaksuje. Nie sądzę, żeby to był tego typu projekt. Myślę, że jest bardziej do takiego pomyślenia i refleksyjne. Nie, ja z reguły nie szukam takich podobieństw. Jeżeli są, jeżeli komuś się nasuną, to jest jego prawo. Zostały napisane scenariusze, ja pracuję na tym, co mam. To znaczy jeszcze od czasu do czasu jakieś warsztaty robię z młodymi ludźmi, ale myślę, że kształcenie artystyczne to jest duża odpowiedzialność i na razie nie mam czasu, bo zajmuję się swoim zawodem.